Cześć, witam bardzo serdecznie. Jako, że w przyszłym tygodniu szykuję nowe warsztaty, tym razem na temat wirtualizacji serwerów, gdzie pokażę Ci dokładnie, jak obsługiwać chociażby Proxmoxa, jak czerpać korzyści z wirtualizacji, to uznałem, że. Opowiem Ci dzisiaj o tym, jakie jest według mnie 10 największych zalet do wirtualizacji serwerów. Bo niektórzy uważają, że jest to technologia zbędna. Natomiast ja w tym momencie chciałbym Ci pokazać dlaczego jest to tak istotne. Przede wszystkim punkt pierwszy to oszczędność energii. Szczególnie ważne to w takich czasach jak dzisiaj, gdy mówi się o kryzysie energetycznym, to jednak migracja serwerów fizycznych na maszyny wirtualne i scalenie ich mniejszą ilość serwerów oznacza Zmniejszenie zużycia prądu, a co za tym idzie, również mniejsze rachunki. Druga sprawa zmniejszenie powierzchni przeznaczonej na serwerownię. Ten punkt można powiedzieć, że łączy się z poprzednim, ponieważ mniejsza liczba serwerów oznacza także znacznie mniejszą ilość sprzętu związanego z serwerami szafy serwerowe, czy sprzęt sieciowy, okablowanie tego potrzebujesz mniej. Wszystko to przekłada się na mniejszą powierzchnię użytkową, a co za tym idzie, również kolejne oszczędności. Trzecia sprawa. Laboratorium zapewniania jakości. Po zakończonej konsolidacji serwerów, uzyskany w ten sposób dodatkowy sprzęt możesz wykorzystać jako środowisko testowe. Wirtualizacja pozwala na zbudowanie środowiska testowego z własną zamkniętą siecią. Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz wykorzystywać tą infrastrukturę na testy czy na chociażby po to, żeby przetestować wszelkie zmiany w swoim systemie. Co za tym idzie, unikniesz wielu błędów, które często oznaczają przestój w pracy firmy. Następna sprawa to szybsze zaopatrywanie serwera. Wyobraź sobie, że jako administrator centrum danych jesteś w stanie dostarczyć jednostki biznesowe niemalże w tym samym momencie, w którym przychodzi żądanie. Wirtualizacja serwera umożliwia dynamiczną przestrzeń do zaopatrywania systemu i wdrażania tychże jednostek w mieniu oka. Możesz chociażby błyskawicznie zduplikować jeden obraz jednego serwera czy postaci głównego szablonu, czy chociażby w postaci istniejącej maszyny wirtualnej, a następnie postawić działający serwer przy ciągu kilku minut. Czas poświęcony na instalację systemu i oprogramowania możesz poświęcić na inne czynności, gdyż wszystko, można powiedzieć, załatwi się automatycznie. Wydaje mi się, że nie muszę tego rozwijać. Uruchamianie maszyn za pomocą automatyzacji Ansible, czy chociażby konteneryzacja mocno ten proces przyspiesza. Następna sprawa, większe możliwości przy wyborze sprzętu. Przywiązanie do jednego sprzedawcy serwerów nie zawsze jest złym wyborem, czasami jednak może być lekko frustrujące. I ponieważ wirtualizacja serwerów tworzy, można powiedzieć, abstrakcyjny odpowiednik rzeczywistego sprzętu, to właściciele tych serwerów zyskają, zyskują tutaj większą elastyczność w wyborze podzespołów. To może być także argument przetargowy przy negocjacjach z dostawcami podzespołów. Kolejna sprawa to wysoka dostępność. Przede wszystkim dzięki możliwości szybkiego, łatwego przenoszenia maszyny wirtualnej z jednego serwera na drugi to jest to na pewno duża zaleta, jeżeli chodzi o czas działania i SLA, bo jednak przeniesienie maszyny wirtualnej z jednego serwera na drugi to jest zaledwie chwila, oczywiście wszystko zależy od tego jak duże dyski ona posiada, jaką też mamy sieć, jaka jest przepustowość, ale na pewno jest to szybsze działanie niż budowanie tego wszystkiego od zera, również przywracanie z backupu Mamy tu możliwość chociażby różnego rodzaju tworzenia imidżów maszyn wirtualnych. Zatem tutaj ciągłość działania na pewno jest rzadziej przerywana niż w przypadku korzystania z infrastruktury fizycznej. Kolejna sprawa to ulepszone możliwości odzyskiwania po błędzie. Wirtualizacja oferuje dosyć przyjazne narzędzia w sytuacji odzyskiwania awaryjnego, bo tutaj nie ma problemu, żebyś duplikował chociażby architekturę aplikacji, nie musisz się martwić chociażby rozwiązaniami sprzętowymi. I trzecia sprawa to też, jeżeli chodzi o platformy do wirtualizacji, to większość z nich posiada oprogramowanie do automatyzacji naprawy w przypadku awarii, czy chociażby automatyczne wykonywanie backupu. Na chociażby zwykły, znaczy zwykły, nie chcę tu omniejszać Proxmox'owi, ale Proxmox, rozwiązanie, które jest całkowicie darmowe, oferuje swoich ustawienia, chociażby przyjazny, piękny kreator do wykonywania kopii zapasowych. Z rozbudowanym harmonogramem, zatem tutaj naprawdę mamy możliwy, spore możliwości, i również też w przypadku odzyskiwania możemy skorzystać z takiego narzędzia, i to naprawdę, uwierz mi na słowo, działa bardzo skutecznie. Kolejna sprawa to izolowane aplikacje. Tu akurat, jeżeli chodzi o zastosowanie maszyn wirtualnych, to mamy naprawdę spore możliwości, jeżeli chodzi o rozgraniczenie tego, jak zbudowane są nasze aplikacje, jak zbudowana jest architektura. Jeżeli mamy ograniczone zasoby, to nie ma tu konieczności stawiania iluś aplikacji w ramach jednego systemu. Możemy to wszystko dzielić, izolować według swojego uznania. Zatem nie ma problemu, żebyś małą, drobną aplikację uruchamiał na osobnym serwerze czy chociażby kontenerze. Kolejna sprawa to zwiększenie żywotności starszych aplikacji, bo starsze aplikacje często nie działają na konkretnych rozwiązaniach, na pewnych systemach, czy chociażby na nowszym sprzęcie. I dzięki wirtualizacji i hermetyzacji aplikacji oraz środowiska możesz wydłużyć żywotność i użyteczność tej aplikacji. Kolejna sprawa to przeniesienie też danych do chmury. Niektórzy mogą myśleć, że chmura i wirtualizacja to rywale. Ja bym powiedział, że wirtualizacja to... Coś na czym stoi chmura, bo jednak za pomocą wirtualizacji możesz zbudować swoją własną chmurę i tym samym też wirtualizacja serwerów i tworzenie, chociażby abstrakcyjnego sprzętu, pozwala przygotować swoją infrastrukturę, swoje serwery do tego, żeby kiedyś przenieść je do chmury. Wystarczy wyeksportować dany dysk i następnie użyć go w chmurze. Zatem to jest 10 argumentów, które według mnie znacząco podnoszą skuteczność używania maszyn wirtualnych, oczywiście. Dochodzą tu też takie rzeczy jak chociażby większe bezpieczeństwo, optymalizacja, ale można powiedzieć, że to jest raczej standard. Mam nadzieję, że nie muszę o tym mówić. Jeżeli muszę, to daj mi znać chociażby w komentarzu, a ja oczywiście ten temat bardziej rozwinę, bo fakt, optymalizacja bezpieczeństwa zostało potraktowane lekko po macoszemu, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, ale jednak to są dosyć, wydaje mi się, oczywiste sprawy i... Jednak w tym momencie nie będę tego rozwijał. Natomiast jeżeli chcesz, żebym rozwinął, to zapraszam Cię na moje warsztaty, które odbędą się w środę lub czwartek 6 lub 7 października. Masz dwa terminy do wyboru w środę. Będzie to godzina 20, natomiast czwartek godzina 11. Zapraszam Cię na te warsztaty, są one całkowicie darmowe. Natomiast w czasie warsztatów nauczysz się przede wszystkim podstaw tworzenia wirtualnych serwerów i kontenerów. Pokażę Ci, jak wirtualizować system Linuxa, Windowsa, a nawet systemu MikroTik. Będzie też o konteneryzacji zarówno dockerowej, jak i proxmoxowej. Będzie też wspomniana optymalizacja zasobów serwera i archiwizacja oraz odzyskiwanie danych. Zatem rozwiniemy jeszcze szerzej dzisiejszy temat dodamy. Nowe tematy, nowe aspekty. Będą to czysto praktyczne warsztaty. Zachęcam cię. Link do zapisu znajdziesz pod tym materiałem. Ja już nie przedłużam. Liczę, że do zobaczenia w środę lub czwartek. I dzięki wielkie na razie. Cześć.